Zaczął się sezon podatkowy. Można już składać PIT-y za rok 2023. O tym będzie właśnie rozmowa dnia. Małgorzata Lis-Skupińska, witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Agnieszka Juś-Windelecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pojawili się w urzędzie już pierwsi Opolanie, którzy chcą się rozliczyć z tego, co zarobili i z podatków, które muszą zapłacić bądź odebrać za ubiegły rok? Faktycznie z dniem 15 lutego dzisiaj są oczywiście już pierwsi klienci, którzy pytają o roczne rozliczenia podatkowe, są zainteresowani usługą Twój e-PIT, pytają o możliwość odliczenia ulg podatkowych, no i też urzędy skarbowe są jak najbardziej dostępne, pracownicy urzędów skarbowych są wspierający i jak najbardziej nasi klienci mogą pytać o różne tematy związane z rozliczeniem, uzyskają wszelkie odpowiedzi w tym zakresie. Tak, przychodzą osobiście, natomiast przecież nie trzeba się rozliczać osobiście, można to zrobić online. Można to zrobić online, niemniej jeżeli są osoby, które dalej potrzebują tego bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Urzędu Skarbowego, który jest ekspertem w sprawach podatkowych, jak najbardziej zachęcamy, można przyjść do Urzędu Skarbowego wcześniej, zarejestrować wizytę w urzędzie, w którym rozliczamy się, wybrać dogodny dla siebie termin, dzień i godzinę. Oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, jest usługa Twój e-PIT, a więc ta internetowa, online'owa możliwość rozliczenia dochodów uzyskanych w ubiegłym roku. My oczywiście zachęcamy do tego, aby korzystać z tej metody rozliczenia, ponieważ ona jest prosta, dostępna, bezpieczna, łatwa, szybka. Powiedziałabym, że są wszelkie korzyści, które opowiadają się za tą formą rozliczenia i tutaj jak najbardziej należy wtedy wejść do serwisu e-Urząd Skarbowy za pomocą profilu zaufanego lub poprzez dane podatkowe. Coraz częściej sięgamy też po tę metodę. Ona jest coraz popularniejsza. Tak, bo to jest łatwa metoda, ponieważ właśnie takie zaproponowane zeznanie podatkowe, w którym administracja skarbowa wypełnia te informacje, o których wie odnośnie podatnika, właśnie takie zeznanie właściwie jest już w systemie i dzięki temu podatnik ma już właściwie wypełnione to zeznanie. Wprawdzie, jeżeli się wspólnie rozlicza z małżonkiem, no to wtedy musi wejść do tej usługi poprzez stronę internetową i zaznaczyć, jeżeli chce, jeżeli może, wspólne zeznanie podatkowe. I to jest ten moment, kiedy faktycznie tutaj trzeba dokonać jakichś ruchów po stronie podatnika. Tak samo, jeżeli korzysta, bo ma do tego prawo, spełnia odpowiednie wymogi wynikające z przepisów prawa, może właśnie odliczyć albo od podatku, albo od dochodu odpowiednie ulgi podatkowe. I wtedy no, musi te dane wprowadzić osobiście, bo tutaj już administracja skarbowa nie zrobi tego za tego konkretnego podatnika, jak również jeżeli chce podatnik obdarować organizację pożytku publicznego i na przykład zmienia tę organizację w bieżącym roku, kiedy ma rozliczyć się, to wtedy też powinien te właściwe informacje odnośnie na przykład KRS-u, danej OPP wstawić do odpowiedniej rubryki. Czyli po kolei. Wspomniała Pani o tym, że PIT jest zaproponowany. Jeżeli nie zrobimy nic, to co się stanie? To się nic nie stanie w tej wersji, która była w usłudze Twój e-PIT. W tej wersji właśnie to zeznanie trafi do systemu, do Krajowej Administracji Skarbowej i zostanie to rozliczenie uznane, to zaproponowane przez KAS zostanie uznane jako właśnie ostateczne. Ono się automatycznie po prostu wygeneruje i będzie to tożsame z akceptacją tego zeznania, z taką milczącą akceptacją, ale tak to właśnie wygląda. Co innego, jeśli chodzi o przedsiębiorców, bo tutaj jest nowość w tym roku i w tym roku właściwie system tutaj jest przygotowany dla osób, które uzyskują dochody właśnie z prowadzonej działalności gospodarczej, ale też z działów specjalnych produkcji rolnej, jak również przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją działalność gospodarczą. Tak, tu trzeba uczulić tych przedsiębiorców. Tak, ponieważ ich zeznanie nie będzie miało wszystkich informacji dotyczących właśnie dochodów
uzyskanych w ubiegłym roku podatkowym. Oczywiście te informacje, o których my wiemy i które są dla nas do wygenerowania, one są już w formularzach, a tutaj chodzi konkretnie o formularze PIT-28, czyli dla podatników, którzy rozliczają się z ryczałtowanym podatkiem dochodowym. Chodzi również o PIT-36 i o PIT-36L, czyli pozostali przedsiębiorcy. PIT-36 to ci, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, a PIT-36L to ci, którzy rozliczają się liniowym podatkiem dochodowym. I ci podatnicy, ci przedsiębiorcy, jeśli zdecydują się, aby skorzystać z tej usługi Twój e-PIT, to mogą śmiało z niej skorzystać, wypełnić odpowiednie rubryki zeznania, zaakceptować i wysłać do systemu. Ponieważ tu, w tej sytuacji, z upływem terminu, czyli 30 kwietnia, to zeznanie automatycznie ono się nie wygeneruje. Tutaj jest potrzebna aktywność ze strony przedsiębiorcy, więc jeśli on się zdecyduje na ten system, powiedziałabym na ten program, no to wtedy wypełnia on lub jego biuro rachunkowe właśnie usługę Twój e-PIT i w ten sposób przedsiębiorca może się rozliczyć. Ale musi pamiętać o tym, żeby zaakceptować swoje dane. Lub jeśli nie chce w ten sposób się rozliczać poprzez usługę Twój e-PIT, no to może skorzystać z tej utartej od lat ścieżki, czyli poprzez tutaj biuro, którego rozlicza lub samodzielnie. I też można wysłać elektroniczny PIT, ale już poza usługą Twój e-PIT. Termin składania zeznań to 30 kwietnia. A co jeżeli nie wprowadzimy zmian, nie wprowadzimy ulg, zapomnimy o tym? Zawsze możemy skorygować zeznanie podatkowe, możemy złożyć korektę i tutaj też możemy ją złożyć w usłudze Twój e-PIT. Mamy prawo na złożenie korekty do deklaracji podatkowej w ciągu 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym to zeznanie złożyliśmy, więc jak najbardziej tutaj jest do tego prawo i wtedy musimy napisać w wyjaśnieniu, w uzasadnieniu załączonego do tego formularza, z jakich względów dokonujemy korekty tego zeznania. No i oczywiście w toku korygowania, aktualizowania tego formularza wpisujemy odpowiednie dane, o których zapomnieliśmy wcześniej. To też jest jak najbardziej możliwe i dostępne dla podatnika. Ulgi podatkowe jak wyglądają w tym roku? Ulgi dla podatników ulgi podatkowe wyglądają podobnie jak w roku ubiegłym. Częściej takich popularnych ulg to oczywiście ulga odliczana od podatku, tak zwana ulga na dzieci. Ulgi termomodernizacyjne, rehabilitacyjne, czy ulga na przykład na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Akurat nie te trzy ostatnie, które wymieniłam, one są odliczane od dochodu. I tutaj też widzimy, że najczęściej podatnicy pytają o te ulgi, czyli prorodzinna, rehabilitacyjna i termomodernizacyjna. Jest też szereg innych ulg dotyczących przedsiębiorców. Też są zwolnienia przedmiotowe, czyli takie preferencje dla na przykład osób, które są już na emeryturze, czyli seniorów, którzy mogą być zwolnieni z opodatkowania z dochodów, jeżeli na przykład gdzieś pracują, wtedy zawieszają emeryturę i wykonują pracę i są zwolnieni z opodatkowania właśnie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. I jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne, to tutaj też po spełnieniu odpowiednich kryteriów podatnik, który ma na utrzymaniu, opiekuje się dziećmi, czyli ma co najmniej 4 dzieci, może też być zwolniony z opodatkowania podatkiem PIT. I to są w sumie takie najważniejsze, o które najczęściej ludzie pytają. Zwrot nadpłaty podatku to bardzo wielu z nas interesuje, jeżeli oczywiście mogą liczyć na ten zwrot. W jakim się terminie otrzymuje pieniądze? Ogólnie zasada jest dla zeznań elektronicznych i papierowych. Jeśli chodzi o papierowe zeznania, to w trakcie 3 miesięcy
ta nadpłata jest zwracana. Jeżeli chodzi o właśnie zeznania złożone, rozliczone w usłudze Twój e-PIT, czy elektronicznie, jakby poza tą usługą, bo też jest taka możliwość, ten termin na zwrot nadpłaty jest krótszy niż 3 miesiące, czyli 45 dni maksymalnie do tego czasu Urząd Skarbowy zwraca nadpłatę. Widzimy z ostatnich lat, że zwykle nasze urzędy skarbowe zwracają nadpłaty w ciągu kilkunastu dni. Zdaje się, że to chyba było nawet 12 dni, więc naprawdę to jest bardzo szybko. Dlatego warto też wybrać tą elektroniczną formę rozliczenia. I warto też nie czekać do ostatniej chwili, jeżeli mamy coś do skorygowania w tym swoim wpicie czy wprowadzenia. Jak najbardziej. Też mogą się pojawić w toku wypełniania tego zeznania jakieś problemy czy wątpliwości. I to też jest ten czas, kiedy można przyjść do urzędu, zadzwonić. Teraz też mamy infolinię i pod tym numerem infolinii, która jest dostępna na naszej stronie internetowej, też jak najbardziej można dzwonić, zadawać pytania. Więc faktycznie nie warto na ostatni moment, bo może się jeszcze okazać, że mamy do wykazania na przykład jakieś dochody, zapomnieliśmy. Oczywiście, że można skorygować, ale lepiej już od razu wszystko wprowadzić w sposób prawidłowy, kompleksowy i do tego jak najbardziej zachęcamy. I wspomniała Pani na początku tej rozmowy o tym, że możemy też wesprzeć innych, przeznaczając 1,5% na wsparcie fundacji, osób w potrzebie, organizacji. Jak najbardziej. Faktycznie tutaj możemy przekazać na rzecz tej organizacji, która posiada status pożytku publicznego, więc warto jest się zorientować, czy ta organizacja, którą chcemy obdarować, ma taki status. 1,5% podatku należnego, pod warunkiem, że to jest zapłacony podatek, czyli nie mamy jakichś zaległości i wtedy możemy to 1,5% przekazać. Wykaz organizacji posiadających status jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl i na tej stronie można ewentualnie tutaj wybrać tę organizację. Tak, a na stronie Urzędu Skarbowego można szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Można też znaleźć telefony, zadzwonić, zapytać albo przyjść osobiście do urzędu, jeżeli się ma jakieś wątpliwości, i skorzystać z pomocy i uprzejmości urzędników. Jak najbardziej. Najpierw należy jednak, tutaj też chciałabym to podkreślić, zarezerwować wizytę, ale nawet jak się nie zarezerwuje, to też można przyjść i tego dokonać. A na stronie podatki.gov.pl są pełne informacje merytoryczne w razie wątpliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę Państwu, do 30 kwietnia rozliczamy podatki. Już możemy zacząć to robić. I przypominała o tym moja i Państwa gość, nasza pani Agnieszka Jozimin-Dalecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru Państwu życzę.